Elo, elo, dzisiaj w takim pięknym, może nie słonecznym dniu wpadłem na pomysł, że pójdę sobie do żabki kupić bardzo fajny napój, bo wyszedł nowy, jakaś tam kola z kopią. I tak się składa, że właśnie byłem w tej żabce i sobie kupiłem od tą piękną kolę. Co to jest za kola? Cannabis kola. No nie wiem, no coś tu po prostu jest. Najważniejsze z tego to, że to posiada właśnie takie coś i cukier. Jaki to jest cukier? Z trzciny cukrowej? Chyba tak. No i z takich mniejszych informacji mogę wam powiedzieć, że to zawiera kofeinę i zawiera ekstrakt z nasion konopi siewnych. To jest wystarczające tyle, żeby można było to po prostu kupić w sklepie. Że to jest dozwolone, idziecie normalnie do żabencji. I przy okazji ta firma zrobiła ciekawy chwyt, bo przez to, że to jest kola, a nie napój alkoholowy, jak taki, który pewnie możecie znać, to nie musicie być pełnoletni, żeby go kupić. I sobie po prostu wchodzicie do żaby, bierzecie go i kupujecie. No a co tutaj będę gadał? To ma być po prostu rzetelna moja recenzja. Ja mam tutaj zrecenzować, ale tutaj z backstage'a mój kolega pił, możesz powiedzieć, jak ci smakowała? Średnio. Średnio? A jakbyś miał dać ocenę od 1 do 10? A on jest ogólnie smakoszem coli. Coś taka chyba cinka ta cola, zobaczymy. Jak ktoś chce, to sobie możecie przeczytać, co tutaj jest napisane. A ja nie będę wam zabierał czasu i zabieramy się do otwierania. A się zburzyło. Pak dym leci. Ale magia. Jak to pachnie. Ej, to tak dziwnie pachnie, powąchaj. Jakbyś trawę do coli wrzucił, bez kitu. Co jest? Dobra, degustacja. Ej, to nie jest takie złe, co ty gadasz. Jakbyś pił, nie wiem, kolę z limonką, ale zamiast limonki byś miał suszko. Ale tutaj robotę jeszcze robi ten cukier. Cukier trzcinowy, o. Czyli taki jak w Minecrafcie? Tak. Specjalnie z Minecrafta sprowadzany. Śmieszna sytuacja będzie taka, że ktoś pomyśli, że jeżeli się tego napije, to że to na niego zadziała. Spojrzysz na wodę, a woda tam jest tak płynna, że będzie tak, góra, dół? Nie, no to widzowie tak nie jest. To ja ogólnie idę degustować tą kolę dalej, a wy możecie iść do żabki ją kupić, jeżeli jej jeszcze nie kupiliście. A jeżeli się piliście, to napiszcie w komentarzu, co wy o niej sądzicie. Jeżeli macie jakiegoś kustosza, coli bądź czegoś innego, co znajduje się w tym napoju, to możecie mu podesłać ten filmik, żeby się dowiedział, że jest taka zaczepista kola do kupienia. Subskrybujcie kanał, jak wam się spodobał. Trzymajcie się, elo. Dobra.